Zapraszamy uczennice zespołu szkół nagrodnych bardzo do parku do razu z rodzicami. Promowanie zdolnych uczniów to jedno z zadań powiatu. Sposobów promowania zdolnych uczniów jest wiele. Jedną z dróg, z pewnością będącą jednocześnie motywacją do dalszej pracy, są nagrody i stypendia starosty bolesławieckiego, które w tym roku już zostały wręczone. To jest druga gala wręczania nagród starosty. Laureatami i osobami, które otrzymają nagrody, są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a więc ci, którzy mają bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o zdawalność matur, ale i również z egzaminów zawodowych. W tym roku również po raz pierwszy nagrodami starosty będą uhonorowani uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych, a więc ci, którzy na tych etapach nauczania zdobyli najwyższą ilość punktów w powiecie, czyli gimnazjaliści, którzy na egzaminach gimnazjalnych kończących okres nauki w gimnazjum, w egzaminach zewnętrznych zdobyli największą ilość punktów, podobnie w podstawówkach. Jak się okazało, zdolnych uczniów w naszym powiecie nie brakuje. Osiągają świetne wyniki w klasyfikacji rocznej, także jeśli chodzi o wyniki matur. W tym roku maturzyści bolesławieccy uzyskali świetny wynik. Powiat bolesławiecki był drugi, tuż za powiatem wrocławskim. Myślę, że ta uchwała i ten system wspierania najzdolniejszych jest jednym z największych osiągnięć tej kadencji. Nawet nie te budowle, nie te chodniki, nie te drogi, nie teatr ratowany. To, że stworzyliśmy system, który motywuje naszych uczniów do jeszcze większej pracy. Jestem bardzo zadowolony, że powstał. Jesteśmy w czołówce dolnośląskiej. Nasze szkoły ponadgimnazjalne są naprawdę ścisłą czołówką wojewódzką. Ci uczniowie, którzy dzisiaj będą laureatami zarówno stypendiów, jak i nagród starosty, powodują to, że nasze pozycje w rankingach, w klasyfikacji wyników nauczania są tak wysokie. Przypomnę, że mamy drugie miejsce na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o zdawanie matur. I chodzi tu o maturzystów zarówno z liceów ogólnokształcących, jak i z techników. Drugie miejsce na Dolnym Śląsku, a powiatów jest 29. Nawet szóste, siódme czy ósme miejsce byłoby dobre. Mamy drugie. W tamtym roku mieliśmy trzecie, w tym roku jest drugie. Jak tak dalej pójdzie, za rok powinniśmy być pierwsi. Dlaczego tak jest? Pracujemy ciągle w tym samym składzie. Ja mam przyjemność współpracować z dyrektorami, z urzędnikami samorządowymi od 12 już lat. Cały czas jest to jedna myśl szkoleniowa. Nie ma rewolucyjnych zmian. Robimy wszystko, żeby warunki pracy były jak najlepsze, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. No i przypomnę tutaj chociażby o tym, że realizujemy projekty. Mamy dodatkowe pieniążki na dodatkowe zajęcia. Tegoroczne nagrody i stypendia starosty zostały wręczone w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego. Warto przypomnieć, iż stypendium otrzymują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali laureatami olimpiad i turniejów przedmiotowych, bądź osiągnęli szczególnie wyróżniające wyniki w nauce. Uzyskali średnią ocen o minimalnej wysokości 5,2 w liceum ogólnokształcącym, 4,8 w technikum lub 4,75 w zasadniczej szkole zawodowej. W sumie wyróżniono 33 osoby. Przypominam, jaką miałaś średnią? 4,94. Bardzo wysoka średnia, czerwony pasek. Powiedz nam, czy dużo czasu uczysz się, czy dużo czasu poświęcić trzeba na naukę, żeby osiągnąć taki wynik jak ty? No sporo, tego około 5 godzin dziennie. A jaki przedmiot jest twoim ulubionym? Czym się najbardziej interesujesz? Teraz to takie przedmioty zawodowe, ekonomiczne, obsługa ruchu turystycznego. Zamierzam też w przyszłości zająć się tym. Czy lubisz się uczyć? Tak, no lubię. Tak nie dużo, ale lubię. Dużo uczysz się właśnie dziennie? Nie dużo. A powiedz nam, jakie są twoje zainteresowania? Co cię najbardziej interesuje? Muzyka, książki ciekawe. Jedni są lepsi w jednym, drudzy są lepsi w innym. No i akurat ja mam talent do nauki. No może nie talent, no ale radzę sobie z tym. Jakie masz plany zawodowe? Co chciałbyś robić w przyszłości po maturze? Po maturze studia na Politechnice. A jaki wymarzony zawód twój, w jakiej branży chciałbyś pracować?
w branży IT, nowych technologii. Ci są doskonali, ci są wspaniali. Jak przygotowywaliśmy projekt uchwały z listą nagrodzonych, nie mogłem się nadziwić. Wyniki są po prostu niebotyczne. 5,45. Przemek Juda, muszę to powiedzieć, absolwent pierwszego liceum, w którym się znajdujemy, który wybrał 5 dodatkowych przedmiotów w rozszerzonym poziomie maturalnych i ma średnią zdawalności 97,5%. To jest kosmiczny wynik. Dla uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z egzaminów końcowych, maturalnych lub potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przyznana została nagroda, wręczona wraz z unikatową statuetką Efebem, której twórcą jest artysta Czesław Matejewicz. Otrzymanie stypendium nie wykluczało możliwości otrzymania również tej właśnie nagrody. Uważaliśmy jako radni, jako rada, że jest to bardzo pożyteczna rzecz, która mobilizuje, motywuje młodzież do nauki. Kto raz otrzymał laur, to wie, co to znaczy walczyć i wygrywać. Jest to piękne. Nawiązujemy przecież do tradycji greckiej, rzymskiej i to jest naprawdę bardzo piękne. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z największych sukcesów powiatu. Aktualnie zajmujemy drugie miejsce, jeśli chodzi o zdawalność matur. I żeby dobrze zdawać matury, to trzeba mieć wysoki poziom nauczania. Jest to niewątpliwie wielka zasługa kadry, organu zarządzającego z powiatu, ale i młodzieży, która została zmotywowana między innymi w taki sposób i bardzo się z tego cieszymy. Sukcesy edukacyjne i oświatowe to niewątpliwie duży sukces mijającej kadencji. Ta nagroda jest ważna, dlatego że po raz pierwszy w tej kadencji samorządu ustanowiliśmy też nagrody dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, bo przedtem były dla szkół ponadgimnazjalnych. Jest to wielka mobilizacja dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli. To i z drugiej strony pokazuje, że warto być najlepszym i ci są właśnie wyróżniani. Także jest to taka mobilizująca, a z drugiej strony satysfakcjonująca wysiłek pracy w nauce, w szkoleniu. Szkoła zawsze jest bliska sercu. Nic dziwnego. Każdy przecież pamięta swoje maturalne zmagania. Była to matura pisemna i ustna, olbrzymie przeżycie, której do dzisiaj pamiętam. Tym bardziej, że przed matematyką, przed zdawaniem matury z matematyki miałem wyrywany ząb, a więc podwójny stres, z potężnym bólem jeszcze zdawałem matematykę, ale skutkiem dobrym. Ja byłem znakomitym leserem, ale w takich sytuacjach podbramkowych potrafiłem się mobilizować i ogólna moja ocena na maturze to jest 5. Nagrody i stypendia wręczono w prawdziwie jesiennej atmosferze, wśród kolorowych liści. Uroczystość uświetniła część artystyczna, czyli piosenki w wykonaniu młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury.